dzieckiem, kiedyś ojciec mnie zaprowadził na... To było kupielisko, się nazywało kupielisko miejskie w Chorzowie, przy placu Powstań Złośrodzkich. Na własnym poziomie, po pierwszej klasie podstawówki. Mi się bardzo spodobało to. W ogóle sama woda to... I tak chodząc zawsze w każdy czwartek chodziłem, w każdy czwartek, bo to było zajęcia, bo jest chuty Kościuszko, takie wyjściówki, tata zawsze pracował. I jak tak chodziłem każdy czwartek, zobaczyłem tam jednego ratownika. Mi się spodobało to. Długie lata to pracował. No bodajże, trzeba by to pamiętał, Andrzej Balach to się nazywał. Kilka lat temu. No i tak zaimponował, że kiedyś jak dorosnę, to też nie. No i tak jakoś się stało. Przed każdym maksem jest zawsze tak, jest... pewien zaraz informacji. Uczymy się, nawet co roku cały czas ćwiczymy. I w pewnym momencie jest taki, jakaś taka, powiedzmy, mała obawa. W momencie skoku, to są ułamki sekund, zaznaczam. W momencie skoku, czy ja wszystko dobrze zrobię, czy ja wszystko pamiętam, czy mi się to wszystko uda. Myślę tylko o tym człowieku, po którego ja skaczę w tym momencie. Jeszcze nawet nie płynę, bo skaczę. Później przychodzi taka chwila, że jest taki ogromny napływ informacji wszystkich i trzeba właśnie tu trzeba się potem oczołosnąć i wybrać odpowiednią właśnie metodę, odpowiedni moment, odpowiednią zasób informacji, który trzeba wykorzystać, żeby danego człowieka w danej sytuacji uratować. Bo wszystkie, tak jak powiedziałem, wszystkie akcje, każda jest inna. Nie ma jednakowej akcji. Nawet w tym samym miejscu, nawet w tym samym akcie nie ma. Zawsze każda jest inna. Także po to ćwiczymy i tak samo teraz młodej ćwiczymy, że w jeden element można wykonać w 10 różnych sposobów. I teraz trzeba po prostu wymyśleć w danym momencie, który jest najskuteczniejszy. Jak byłem młodym ratownikiem, praktycznie się skakało, kto tylko potrzebował i mógł sam się nawet sobie sam ratować, mógł nawet się sam wyjść z tego, a człowiek już skakał, już mu pomagał, a teraz po prostu wie, kiedy na pewno będzie potrzebował pomocy, a kiedy wystarczy, że zdążę, że polecę po rzecz, że polecę po rzutkę i zdążę jeszcze go uratować, nie muszę skakać. Bo jest teraz tendencja jest taka, że dobry ratownik to jest suchy ratownik. Czyli najpierw musimy wykorzystać wszystko sprzęt, który mamy, a później dopiero możemy ewentualnie, jeżeli nie ma tej możliwości, skakać. Ja jeszcze byłem ratownikiem starej daty, że myśmy praktycznie sprzęt, to było coś niewyobrażalnego. Koło tam jeszcze, koło jeszcze były tak stare, ciężkie. I praktycznie przysięgało się, że się oddałoby, człowiek oddałby swoje życie za życie, które tego ratowanego. Teraz tak nie wolno, przede wszystkim się patrzeć, czy jest bezpieczny dla ratownika. Moja taka najcięższa akcja, na którą najbardziej pamiętam, to właśnie po spływie kajakowym na rzece Warcie. To było chyba w okolicy Paliczna, Działoszyna, już nie pamiętam dokładnie w którym miejscu. Tylko mówię, że ta rzeka Warta jest bardzo zlegną rzeką. Kolega wywrócił się w kajaku. Myśmy już po prostu koniec tego spływu. A on chciał z takiego, to są takie jazy, takie małe wodospadziki, takie jazy. Chciał z tego skoczyć. Wiedziałem, że ten kolega nie za bardzo pływa. Zawsze pływa w kamizelce. Tym razem chciał sobie ostatni raz skoczyć z tego progu i był bez kamizelki. A to było tak w tak zwanym odboju, czyli to są wiry pionowe. Widzicie na rzekach te małe jazy i ta piana, co tak się cały czas kotuje. To kawałek dalej to może być pod tą wodę, a tam gdzie kotuje ta woda przez te setki lat, ona wyżłabia po prostu studnię, tam jest studnia i ta woda cały czas się kręci. Zobaczcie, jak można wrzucić jakąś butelkę czy jakiś kawałek drewna, on nie wypłynie. Jak płynie, ona cały się przesileć tam czasu, cały czas się kotuje. Bo nie zatonie, bo to jest drewno, ale po prostu w tym jednym miejscu cały czas kotuje. I ta woda nie chce wypuścić. Udało mi się złapać go tylko dzięki temu, że miał koszulę rozpiętą. I po prostu w tej pianie, w tej wodzie odwinęła mi się koszula o jego rękę. Znaczy moja ręka o jego koszulę. Pociągnąłem do siebie, udało mi się go wyrzucić. A koledzy już z brzegu go złapali, a w tym momencie, jak byłem w ubraniu, w
tym momencie mnie złapało i mnie wciągało. I teraz chcąc się uratować, wiedziałem, że już na górę mam zawał powietrza, że nie wyjdę i nie będę, bo już walczyłem dosyć chwilę z nim, już nie mam na tyle siły, ja mówię, pójdę na dno i odbiję się od dna. No i właśnie dlatego wiem, jak tam było głęboko. Bo schodziłem na dno, coraz to głębiej, już mi brakowało powietrza, już zaczynałem po prostu już przez zęby wodę łykać, żeby zawsze w tej wodzie jeszcze przynajmniej jeden łyk, dwa wody też jeszcze można, bo już myślałem, że to już jest mój koniec, ale dostałem dna i wtedy jak się wybiłem do góry, to z relacji kolegów, którzy mówili, że by tak długo prawdopodobnie było, że myśleli, że już będzie po mnie. Bohater to jest ktoś, kto... No bo ja po prostu wykonuję to, co muszę, to, co jest we mnie. A przyrób bohaterski, no to jest... Nie wiem, ciężko być, ale ja się nie przypadł, bo byłem absolutnie. No ale Pan uratował komuś życie, ten ktoś dzięki Panu żyje. No tak, ale... Jak się przeprowadzi kogoś, staruszkę albo niewidomego przez ulicę, to jest taki sam odruch. Postawimy kogoś przez ulicę, przechodzi niewidomy, też go przeprowadzimy. To jest w tej samej zasadzie, tylko że tu jest na ulicy, a też można zginąć, bo pojedzie pijany kierowca i nas potrąci. No tu w wodzie. W wodzie ja się czuję bezpiecznie. To był przypadek. Cała moja rodzina, ojców, wujków, cioć była we Werku, w hutnictwie. A pokolenie moje jakoś tak się złożyło, same z siebie poszło do górnictwa. A ja dostał się do górnictwa w ten sposób, że zdawałem na AWF, ale niestety nie było tak jak teraz, że praktycznie wszyscy się mogą dostać. Było 25 miejsc na dział trenerskie, to było jakieś pływanie i piłkę ręczną. Było 25 miejsc i na te 25 miejsc było chyba 800 chętnych. Także to graniczyło z cudem, żeby się dostać, to raz. Dwa, nie było potem możliwości z jednego działu, z jednego kierunku na drugi przejść. Tak jak teraz, nie dostaję się na trenerkę i idę na nauczycielstwo. Nauczycielstwo prawdopodobnie bym nie był na kopalni, bym do tej pory był, dalej bym robił to samo co robię, a tak przynajmniej jeszcze to emerytorom się. I poszedłem na kopalnię tylko dlatego, żeby, wy tego już nie znacie, żeby się do wojska nie dostać. Generałów do wojska nie wierzę. No i fakt taki, że jeden rok, a potem ten rok się zrobił dwa, potem się zrobił 10, 15 i tak się skończyło. Pracowałem 2 lata na Węgrzech i miałem nawet 2 miesiące, pracowałem nawet pod balatonem. Mimo, że lubię wodę, to było trochę tak stresowe, że tyle hektolitrów, tysięcy, milionów hektolitrów wody jest nad człowiekiem. I jednak się pracuje, bo te kopalnie na Węgrzech są o wiele płytsze od nasze. Najgłębsza kopalnia, której pracowałem na tym, to była kopalnia Markus. To miała 326 metrów, 24 chyba. To była najgłębsza kopalnia na Węgrzech. Specyfika była taka, że tam jest taki, to był węgiel, my mamy węgiel kamienny. Zajmie się węgiel kamienny, to jest węgiel brunatny. To było takie przejście między kamiennym a brunatnym. To nie było, dobrze wiem, bo takich skał, to on się bardzo rozsypywał. On taki był, się robił. Tylko było widać, jak się brązowy pył unosi. A wtedy on też zginął. No, to był jeden taki wypadek na ten. Jednak transportowaliśmy, zbroiliśmy ścianę i był taki mały upad. Zerwała się lina. I ta sekcja w takim upadzie, ona się ściskała i leciała, nie było gdzie uciekać. W tym momencie jeszcze mi spadła lampa. Myśmy w Polsce są lampy mokre i się wkładało tylko do pojemników. Jakby się wyrwało, to nawylatuje. A tam były leciutkie lampy suche i też, ale miały swoją wadę taką jedną, że jak ta lampa wypadła, ona się nie wyrwie tak. Ona była na pasku skórzanym. Czyli nie było mowy, żeby wyrwać. I ten hełm mi spadł na oślep.
na ośrodku do przodu, a ta sekcja, bo ten statut też to na podróż stał. Jak to przelatywało do przodu i były pogłębione linii. Lampa się dostała między te linii, ta budowa, są te widzicie jako pani, no to leżało, to się budowało. Lampa mi się dostała po tym i że się przewrócił, że został leżeć. I teraz ani do przodu, ani do tego nie. Teraz na czekaj, w najlepszym wypadku mi zaraz nogi uwali, nie? Bo jak czułem na tych linkach jeszcze, na tym drugim, jak budowali, to mi po prostu te nogi uznali. Jedne Boże szczęście, że nie wiem, czy tak było, to były chyba angielskie łapy, że daszki z tych sekcji, one były dłuższe od spąkownic. I po prostu ten daszek z tej sekcji zahaczył o ocios. Także spąkownica nie dojechała do końca, prawda? Spąkownica dojechała do końca, to jest bez nóg. Bezpieczeństwo. Nie było wariacji, ja wiem, że wariacja jest tutaj w Polsce, do tej pory jest wariacja. Nie liczy się człowiek, liczy się węgiel. A tam nie liczy się węgiel, tylko liczy się węgier, czyli człowiek, ember. Ember po węgiersku. Liczy się, nie było ważne za jaką cenę, było ważne bezpieczeństwo. Trzeba było bezpiecznie wydobywać ten węgiel. Nawet nam nie pozwalali, jako Polakom, za bardzo się rozpędzać. Bo oni mają ten węgiel, mają starczyć na 25 lat, a nie żeby go zrobić za 2 lata go wydobyć. Także będą specjalnie przyciskali. Taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, dali nam, bo myśmy robili w brygadach mieszanych i dali nam polską ścianę, czyli od początku do końca tylko po polsku. Sami Polacy, no bo chcieli po prostu udostępnić, udrożnić jeden pokład i chcieli jak najszybciej, żeby po prostu odjechać z tą ścianą. I powiedzieli nam tak, na miesiąc musi być 100 metrów tej ściany, musimy przejechać. Za każdy metr więcej, żeby nas po prostu zmusić do większego wysiłku, za każdy metr więcej dostaniemy jeden dzień wolnego na zjazd, żeby po prostu do domu móc pojechać i ten dzień dodatkowo do urlopu. No to jak się chłopcy widzieli, to po pierwszym miesiącu zrobimy 122 metry. Nie, to już nie będą jeden metr więcej, za każdy 10 metrów, jeden dzień do domu. No to już po tym, żeby nie robili takich. Zarobki były tego typu, że było przebicie 10-krotne. Czyli za jeden miesiąc się zarabiało tyle, ile się na ścianie zarabiało na kopalni w Polsce. I taki pech, mój był pech w życiu, o wiele ciężkie czasy, z tego względu, że wtedy były barburki, to była dodatkowa pensja, 14, 13, ale trzeba by być na stanie zatrudnienia na dzień 30 listopada, ja niestety tym jednym miesiącem mi brakowało. Także już tego to wszystko odpadło. A później się skończyło, bo zaczęło się już robić, to był 89 rok, to się już zaczęło wszystko niby prostować, normalizować. Peweksy się skończyły, wiecie co były peweksy? Baltony, peweksy, no, tak. O teraz na Facebooku teraz złapałem, że ktoś wrzucił peweks, zobaczcie sobie. Zrobił tam mój profil, zobaczcie sobie peweks. Jakie tam właśnie były gadżety, jakie tam były rzeczy. To były takie sklepy, jakby to powiedzieć, niewyobrażalne. Jak na półkach była musztarda i ocet, a tam było wszystko, nawet teraz tego nie ma, to kiedyś w Pewexach było. To było tak kolorowo, było wszystko, co się tylko chciało. Coś nawet nie wiedział, że coś istnieje. Ja bym tylko spożywczy rzeczami. No i zaczął się prostować, bo te Pewexy się skończyły, trzeba było robić za forinty. Jak się zaczęło robić za forinty, no to ta różnica już była tylko dwukrotna z tych 10. Bo te przeliczniki już były inne. Wspomnienie, sentyment w młodzieńcze lata, ale niestety tylko jedynie pamięć. Bardzo dużo tragedii, bo na kopalni zawsze jest tragedia. Się pamięta kolegów, którzy zginęli. Praktycznie kopalnia Śląsk, ta kopalnia Wirek, Halęba, to wszystko metanówki. Bardzo duże zderzenie metanu, praktycznie czwartej kategorii oraz zderzenie pyłu węglowego.
Także no, zawsze się ze strachem szukam. Na każdą szybkę się człowiek żegnał normalnie, tak jakby się, jakby mógł wyruszyć. I to było zawsze. I jak przychodził sytuację, to się witał. Także to było codziennie i to było niekłamane codziennie przez 25 lat. Sobą, to ona powiedzi, że tak, ale jakby znowu miał mieć 25 lat przed sobą, nie wiem. Ciężko, ciężko. A żałuje pan, że pracował pan na kopalni? No żałować już nie żałuję. Już nie ma czego żałować. Co było to? Wiem, że kiedy człowiek był młody, jak jest w waszym wieku, to się żałuje, co ja powiedziałem, co dzisiaj, co tego. No, są różne rzeczy, które się robią. Nie mam już na tego żadnego wpływu. Trzeba po prostu życie dać tak, jak leci. Najlepsza rada, bo już nie możemy tego czasu cofnąć, jak byśmy mogli.